Halo, halo, witam 9 stycznia. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, podobnie jak ja. Zdrowy, zadowolony i wesoły. Dzisiaj jest piękna pogoda, świeci słoneczko. I taka zima jest łagodna w tym momencie. To jest idealny czas, by posiać tę roślinkę. To jest roślinka zwana oyster leaf, czyli małżowy liść po angielsku. Jest to bardzo pyszna, jadalna roślinka. To jest ulubione warzywo m.in. ludów północy, inuitów, ewenki. Roślinka ta, nie mam jej, od razu mówię, dlatego zamówiłem sobie nasionka. To jest idealne zimowe warzywo i nie tylko zresztą zimowe. Kwitnie na niebiesko, nie mam jej, dlatego pokażę, jak ona wygląda na komputerze. To jest roślinka, ona wygląda tak, mniej więcej, znaczy mniej więcej, dokładnie tak wygląda. Ma takie niebieskie kwiatki. Roślinka generalnie występuje Europa Północna, nawet na Spitsbergenie występuje, we wschodniej Ameryce, w Kanadzie, w północno-wschodniej Ameryce, w Kanadzie, nawet na Grenlandii występuje ta roślinka. Roślinka należy do rodzaju ogóreczników, chociaż ma zupełnie inny smak, ale też kwitnie na niebiesko jak większość ogóreczników, chociaż są też inne odmiany ogóreczników, ale to zostawię ogóreczników. Generalnie jest to bardzo smaczna roślinka, bardzo zdrowa, bogata w witaminy i pyszna. Smakiem przypomina, kiedy się jadłem, smakiem przypomina trochę małże, trochę grzyby, tak? Ale jest to bardzo, bardzo przyjemny, pyszny smak. Można kupić te nasionka. Ja już sobie tu kilka wysiałem w tej doniczce. Pozostałe wysieję teraz. Nasionka są bardzo małe i skubani producenci na przykład w tym nasionku tylko 4 nasionka były. 2 już wysiałem, 2 jeszcze zostały. Ta roślinka, żeby wykiełkować w ogóle, potrzebuje przynajmniej 2 stopni Celsjusza, ponieważ jest to roślinka północnych klimatów i jak rośnie na Spitsbergenie i wiadomo na Antarktydzie, to ona potrzebuje zimnego klimatu. Nasionka wyglądają tak, są dość małe. Są dość małe. I siejemy je dosyć płytko, nawet nie trzeba dziury wykopać. O, proszę bardzo, jest, voilà. I można zostawić na zewnątrz. Jedyna tylko rzecz istotna dla tych roślin. Te rośliny są low maintenance, czyli nie wymagają jakichś specjalnych zabiegów, z wyjątkiem właśnie ochrony przed ślimakami, tymi ze skorupą i bez skorupy. Te ślimaki bardzo uwielbiają tą roślinę, dlatego ja później postawię w specjalnym miejscu i okleję taśmą specjalną z elektroszokiem. Mniejsza o to, ale to zanim ona jak już zacznie kiełkować. Kiełkowanie zajmuje, w zależności od warunków, teraz na zewnątrz jest temperatura 1-2 stopnie Celsjusza i tak będzie się utrzymywała przez najbliższy tydzień taka temperatura w nocy, więc to są idealne warunki do kiełkowania tej rośliny. Także zachęcam do uprawy takich ciekawostek roślin, żeby urozmaicić kuchnię i w ogóle coś własnego zjeść, a nie tylko w kółko rzeczy znane, nie wiem, ze sklepu, z Lidla, kurde, innego sklepu, to mniejsza o to, jakiego sklepu. Generalnie smaki są dobre, jeżeli się urozmaica. Na zdrowie wyjdzie to generalnie. No, co tu będę dużo kombinował. Na temat tej roślinki chciałem jeszcze powiedzieć, że roślinka rośnie głównie na wybrzeżach. Dlatego nazywa się też morskimi dzwoneczkami, niebieskimi dzwoneczkami. Blue Sea Bells, czyli no tak jak powiedziałem, niebieskie, błękitne morskie dzwoneczki. Ona rośnie na plażach, na skałach, gdzieś na takich, nie potrzebuje ziemi jakiejś bogatej, zasobnej, też tylko przepuszczalną, żeby ona po prostu nie gromadziła zbyt dużo wody. Takie są warunki na plażach, na skałach właśnie, na wybrzeżu i, no i jest odporna na mróz. No i to wszystko. Zobaczymy jak wyrośnie, spróbujemy, pochwalę się jakimś daniem ciekawym. I życzę póki co miłego dnia, miłego weekendu mijającego i do zobaczenia i pa pa.